Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Hazy Discovery Riga DDH IPA Pinta i Arpus Brewing. Browar, jak rozumiem, z Rygi, łotewski. Razem z Hazy Discovery Riga w Craftboxie March był Kijów, No to War. I powiem szczerze, w pierwszej kolejności chciałem tamto piwo zdegustować, ale jakoś tak mi nie poszło i tak teraz sobie pomyślałem, a może potrzymać aż na jakieś okazje typu zawieszenie broni, albo a jak się przeterminuje? A, no nieważne. W każdym razie na tę chwilę idzie Riga. Ja muszę powiedzieć, że nic o tym mieście nie wiem, poza tym, że takie krzyżackie chyba jest. No i co? I że pojechać do Rygi to znaczy taki eufemizm na zwymiotować. To takie moje skojarzenia z miastem Ryga i z Łotwą. Niewielkie. Nie byłem nigdy w Łotwie, także... Witajcie w Chmielowym Biurze Podróży. Tym razem dzięki Arpus Brewing zwiedzamy niezwykłą Rygę, sięgając jednocześnie po oryginalny chmiel, za którym mocno się stęskniliśmy. Rivaca. Efekt to puszyste i gęste DDH IPA z nutami yuzu, czerwonego grejpfruta i kumkwatu, odmiana mozaik, dodatkowo podkręca owocowy efekt wow. Ekstrakt 16,5, czyli można powiedzieć taka normalna, solidna IPA. Alkohol 6,5, czyli z 16 to raczej niewiele, ale też nie tak strasznie mało. No ale spokojnie mogłoby być 7 czy 7,5 czy nawet 8 i też by było jakby to zrozumiałe. Także można powiedzieć, że raczej powinno być po tej troszeczkę słodszej stronie. Hop rate 26 gramów na litr. Mamy QR kod, ale już mi się nie chce tego QR kodu odpalać, żeby wam powiedzieć, że do kotła poszedł flex, bo zapewne tak było. No i spróbujmy, jak ta Ryga się przedstawia. Generalnie słyszałem, że z tych dwóch, z tej pary Ryga i Kijów, to Ryga wypada lepiej. Ale mówię, Kijowa jeszcze nie piłem. To jest DDH IPA, ale jak się wlewało, to miałem wrażenie, że się wlewa takie dosyć klarowne, ale nie, jednak nie, jednak nie. Jednak jest zmętnione. Drobno pęcherzykowa i średnio i grubo pęcherzykowa piana przy tym moim sposobie nalewania. Troszkę wymuszona. Soczysty, cytrusowy. Też troszeczkę ten olej słonecznikowy. Może i to yuzu? Browary, piszcie różne rzeczy na etykiecie, bo można się rzeczywiście... Yuzu to jest taki, o ile dobrze kojarzę, taki cytrus, którego się nie je, ale właśnie używa się jakby całości w taki sposób, jak się używa skórek innych cytrusów. Jeśli dobrze kojarzę, nie? To znaczy nie je się miąższu, ale całe yuzu ze skórką używa się mniej więcej w taki sposób, w jaki sposób się używa skórek zestów innych owoców, nie? Czyli jest taki skoncentrowany olejkami eterycznymi, takimi skórkowo daje. Ja pierwszy raz z yuzu miałem do czynienia w Japonii. Przy czym uwaga, tutaj nie było yuzu, tylko pinta podsuwa nam, że te chmiele powinny nam dać skojarzenia z yuzu. I ja to skojarzenie potwierdzam. Spróbujmy. No rzeczywiście jest większa słodycz niż można by... Jest słodycz, tak? Jest złamana chmielowością, która może jeszcze goryczki nie ma konkretnej, ale już daje takie nawet leciutkie sensations na podniebieniu, tak jakby, że będzie goryczka, że goryczka będzie. Zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. No, tu są takie klimaty biało-żółte, ale właśnie idące w takie skórki cytrusów.
nie za słodkie. Powiedziałem, że jest słodycz, jest, ale nie jest to ciężko takie owoce tropikalne, dojrzałe i tak dalej. Nie, to jest bardziej właśnie takie cytrusowo-rześkie. No, goryczka jednak średnia, jednak średnia. Ale z kolei to takie lekkie drapanie w podniebienie, w przełyk się pojawia. Także to aż mnie dziwi, czyżby jednak nie flex. Aż mnie to dziwi, bo w piwach pinty tego dawno nie czułem. Taki efekt oczywiście mogą dawać drobinki granulatu chmielowego. Ale to nie jest do końca to. Znaczy wprost to nie jest, ale jednak odczuwam coś tam. To nie jest pieczenie drapania, tak? Ale odczuwam coś takiego na z tyłu podniebienia, co tak jakby zapowiada, czy kojarzy się z wysoką chmielowością i z takim właśnie nachmieleniem tradycyjnymi formami chmielu. Tylko, że to się nie rozwija. I dobrze, no bo tym negatywnym kierunkiem, którym by się to mogło rozwinąć, jest właśnie drapanie, pieczenie, czyli tak zwany hop burn, czyli to uczucie palenia od chmielu, od drobinek chmielu. Tego na szczęście tutaj nie ma, ale jest taka jakby zapowiedź, jest taka chmielowość, no być może z tych 26 gramów na tego hop rate'u, czyli dosyć sporo, zapowiada, to, że, znaczy inaczej, mówi, jest sporo nachmielone, aż że prawie byś myślał, że będzie hop burn, ale go nie ma. No i za to na pewno brawo. Natomiast też wiem, że są tacy, którzy mówią, że nawet lubią ten hop burn, nie? To jest tak jak z wieloma innymi wadami w piwie. Ja na przykład lubię diacetyl w czeskich lagerach, nie? Są tacy, którzy lubią aromat skunksa w piwach z zielonej butelki. No nie słyszałem, żeby ktoś DMS lubił, ale żelazisty, o, żelazisty na przykład w piwach z Cieszyna, w jakimś takim brackim czy tym, to pozytywnie wspominam, nie? Więc to jest coś takiego, że daje nam ten efekt tego hopberna bez hopberna. Przynajmniej ja to tak odbieram, nie? To znaczy być może, że ktoś to odbierze inaczej. Natomiast ja mam takie, miałem takie skażenie, zaraz będzie piekło, ale nie. Ale nie. Piwo bardzo dobre, bardzo pijalne, bardzo soczyste. Takie żółto-białe owoce. No, muszę powiedzieć, że bardzo dobre piwo. Bardzo dobre piwo. Prawdopodobnie tak szukam w głowie, co tutaj były za ipki jeszcze w tym. No nie, wszystkich nie wypiłem. Bo jeszcze nie piłem chociażby Hazy Discovery Kiev. Ale chyba najlepsze IPA z... Na pewno lepiej mi smakuje niż Pink Boots. Chyba najlepsze IPA z tego Craftboxa. No to cieszę się. Cieszę się, że kolejny raz Pinta dowiozła. Bardzo dobre piwo. Dobrze zrobione, a jednak troszkę intrygujące. Coś się w nim dzieje. Nie jest to kolejne słodkie, takie żółte owoce tropikalne. Nie jest to kolejna multivitamina. Może... Nie, raczej nie, ale pewne może skojarzenia przez tę lekką słodycz, przez tę owocowość może są, ale nie jest to taka multivitamina na 100%, gdzie tam wiecie, słodko, owoce tropikalne, mango, dojrzałe, takie bardzo te owoce, takie aż, no oczywiście najczęściej to się wiąże też z dużym ekstraktem resztkowym, gdzie to całe piwo sprawia wrażenie słodkiego, z dużą ilością płatków, gęstego takiego, nie, tutaj jest tak... Po środku, natomiast jest właśnie ten niegroźny hopburn, o tak bym go określił. I ja to szanuję. Ja to szanuję. Wasze zdrowie, no i cały czas można jeszcze kupić Craftboxa kwietniowego. A ja już za jakiś czas zacznę degustację tamtych piw z następnego Craftboxa. Wasze zdrowie, no i... Hazy Discovery Riga rzeczywiście robi robotę. Riwaka takoż.
To jest zresztą taki chmiel bardzo kultowy, nowozelandzki, który no, w małych ilościach docierał do Europy. No, mówię w czasie przeszłym, bo kiedyś w ogóle nie docierał, ale i on jest bardzo, bardzo jakby poszukiwany. To jest taki, można powiedzieć, nowy Nelson Sauvin. Nie wiem, czy on tutaj robi to wrażenie, ale generalnie samo piwo jest naprawdę bardzo dobre. Wasze zdrowie.